Siemanko, witam was bardzo serdecznie w podsumowaniu ostatniego meczu Wisły Kraków, derbów Polski, który kiedyś, no umówmy się, stał na wyższym poziomie w tym sezonie. Znaczy, inaczej, ten poprzedni mecz w Krakowie stał moim zdaniem na fajnym poziomie, fajnie się to oglądało, Wisła Kraków grała fajnie w piłkę, aczkolwiek na ten mecz w Warszawie, no to nie był najwyższy poziom. Nie był to najwyższy poziom grania. No i trzeba powiedzieć, że no, tylko derby Polski, no to był derby Polski i tyle. Nie było w tym jakości sportowej. Bo trzeba powiedzieć tak, że Wisła w tym meczu zagrała słabo. Ja wiem, że no może Górnik Łęczna to nie jest wyznacznik, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że z Górnikiem Łęczna Wisła grała dużo, dużo, dużo lepiej. Wszystkim stwarzała sobie więcej sytuacji. Tutaj tak naprawdę tych sytuacji było bardzo mało. Tak naprawdę taką sytuacją dogodną miał Zdenek Ondraszek, której no, tej sytuacji no, bardzo nie wykorzystał. Tutaj Zdenek, no, widać, że jeszcze nie jest to taka forma, jakiej byśmy chcieli, jakiej byśmy też od niego oczekiwali. Ale w każdym razie no szkoda tego meczu, bo sytuacja się pogorszyła, sytuacja jest jaka jest, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że Legia ten mecz zasłużenie wygrała. Tak naprawdę powinno być 1-0 dla Legii, bo no ta bramka Gruszkowskiego, to wam powiem, że taka bardzo mocno kontrowersyjna i no według mnie nie powinna zostać uznana. Jeśli chodzi o drugą bramkę Legii, no to też ona nie powinna zostać uznana, bo jednak tam Frydrych był faulowany. Także no tutaj no i tak jakby się nie obrócić, to Legia ten mecz powinna wygrać. No i wygrała, także tutaj nie ma żadnej dyskusji. No pierwsza połowa, no Legia zagrała naprawdę dobrą połówkę. Znaczy dobrą, no po prostu no była lepsza. Wisła taka nerwowa, niedokładna, głupie straty. W drugiej połowie no Legia zagrała tak, jak grała w poprzednich spotkaniach. No i Wisła niby wtedy, powiedzmy, miała jakąś tam przewagę, której niestety nic nie wynikało oprócz posiadania piłki, tak? Czyli okej, wygrywamy, w sensie mamy piłkę, możemy coś z nią zrobić, ale nie wiemy, jak to zrobić. I w ogóle mam wrażenie, że Wisła miała taki dosyć słaby plan na ten mecz. W sensie no, nie było tego planu i wydaje mi się, że gdyby ten plan był, bo na mecz z Łęczną jakiś tam plan był, a tutaj mam wrażenie, że tak przyjechaliśmy i tak nie do końca wiedzieliśmy, co chcemy grać. Takie mam wrażenie. No nie ma co dużo mówić o tym meczu, tak szczerze powiedziawszy, bo dużo nie ma. No, słuchajcie, no dobrych rzeczy to nie powiem, bo tutaj nie ma. No, słuchajcie, Wisła zagrała moim zdaniem dwie słabe połowy. To, że udało się strzelić bramkę kontrowersyjną, to trzeba się cieszyć, bo może ten mecz mógł, chociaż no, powiem wam tak szczerze, że więcej po meczu działo się wokół sędziego niż wokół poziomu sportowego i wokół obu drużyn. Jakby tutaj, co jest najśmieszniejsze, że no sędzia tutaj no popełnił bardzo duże błędy i że uznał bramkę dla Wisły, że uznał tą bramkę drugą dla Legii, no i że dał czerwoną kartkę Frydrychowi. Oczywiście ta kartka została anulowana, bo no, po prostu Wisła złożyła protest i ten protest został przyjęty. No po prostu no, to był słaby dzień sędziego, no tutaj naprawdę no, przesadził, no, szczególnie z tą czerwoną kartką dla Frydrycha. No myślę, że powinien zrozumieć jego frustrację i tak dalej. I z drugiej strony tam nic takiego jakoś bardzo złego nie zrobił, że tam piłką rzucił, no
proszę was. To takie naprawdę za gorsze rzeczy nie dawali kartek, a on nagle się obraził. Wielce szanowny sędzia. No ale to już zostawmy na boku. No w każdym razie mecz no, nie ma komentować z gry Wisły Kraków. Po prostu była słaba i tyle, i tak można to zostawić. No słuchajcie, środek pola nie istniał u nas. Nerwowa gra i w fazie defensywnej, i w fazie ofensywnej. Tak naprawdę, no kurczę, napastnicy też nerwowo, jakoś takie, no jedno właśnie to podanie Savicia było genialne do Zdenka, no i Zdenek, no kurczę, no trzeba było trafić w bramkę, nawet no, nie trzeba było tego na siłę uderzać, no myślę, że gdyby trafił w bramkę, no to być może w ogóle była, ta piłka być może byłaby golem, tak? Powiedzmy, że także no niezbyt wiele mam do powiedzenia o tym meczu, no bo graliśmy słabo, ale jeśli chodzi o oceny, no bo myślę, że no tyle, co chciałbym powiedzieć. Biegański, no przy tej drugiej bramce no trochę zawalił, bo jednak zaliczył taki pusty przelot. Także muszę wam powiedzieć, że chyba dałbym mu 4 albo plus 4, bo w gruncie rzeczy oprócz tej sytuacji, no to jednak dużo rzeczy wybronił nam. Także tutaj jest nie powiedziałbym, że to był słaby występ, ale no jednak ten jeden błąd był i to też trzeba odnotować. Hanousek 3, no przeciętnie tutaj bez szału. Frydrych, myślę, że były jakieś tam błędy, ale myślę, no właśnie jak w przypadku Biegańskiego, no mimo wszystko było to solidne spotkanie, to jest plus 4. Nie wiem jakichś jego błędów większych, minus 5 myślę spokojnie można dać. Gruszkowski, trójeczka, plus trójeczka, bo bramkę jednak strzelił. Fazlagić, i tu mam to myślę, że był to niezły występ. Znaczy on gra na jakimś pewnym poziomie, on nie schodzi poniżej pewnego poziomu, więc też jakoś bardzo źle nie ocenię. 4. Żukow, oj, dużo strat Żukowa, dużo strat, dużo też takiej, no to jest też, wymagam od niego, żeby pewne rzeczy, że on faktycznie pewnych zagrań nie zauważał, tak? Nieraz Zdenek wychodził na czystą pozycję, a on gdzieś tam grał do najbliższego, także tutaj nawet minus 3 dam. Momosise, powiem tak, no może plus 3, może plus 3, bo miał tam jakieś swoje momenty, ale nic więcej. Savić, no też plus 3, no bo było to jedno piękne podanie, jakby nie mówić, i był jakoś tam aktywny, no ale też dużo też rzeczy mu nie wyszło w tym meczu, także też. Piotruś Starzyński, no trochę, no niestety, no niewidoczny był w tym meczu, tak szczerze mówiąc, znaczy był na początku meczu, ale generalnie no brakuje tutaj czegoś więcej, ale 3 dam. No i Ondraszek, no była walka, nie mogę powiedzieć. No ale jednak ta zmarnowana sytuacja, także tam 3. Także tak wyglądają oceny. No jak widzicie, szybciutko, bo tutaj nie za bardzo jest o czym mówić. Po tym mecz był po prostu słaby w wykonaniu Wisły i jakby tutaj było takie, wiecie, no nie ma za bardzo o czym mówić, no nie ma tego punktu zaczepienia, bo meczu z Łęczną, co by nie mówić, był ten punkt zaczepienia. W tej chwili no tego punktu zaczepienia po prostu nie ma. Ale dużo się wydarzyło u nas w klubie, ponieważ przyszło dwóch nowych zawodników. Pierwszym zawodnikiem to jest, no dosyć, to było wiadome, praktycznie Polatanowicz, zawodnik wcześniej Rakowa, Częstochowa czy Jagiellonii Białystok. No i muszę wam powiedzieć, że no jest to ruch dobry, ponieważ no słuchajcie, ten Polatanowicz to jest gość, który był podstawowym zawodnikiem Rakowa Częstochowa. To coś moim zdaniem znaczy. I myślę, że, no słuchajcie, ja to kiedyś powiedziałem, ale no, że po prostu gorszy od
Nikoli Kuvelicia nie będzie, więc jest to wzmocnienie. Myślę, że określiłbym ten transfer mianem solidności. No, mówię, no myślę, że potrzebujemy tego wzmocnienia, bo ktoś krzyczy napastnik, ale jak ktoś popatrzy na mecz z Legią, to my też potrzebujemy pomocnika, tak? Pomocnika, który będzie rozgrywał, który będzie łatał te dziury. No nie ma Patryka Plewki, więc ktoś to musi robić. Także no ja uważam, że akurat ten transfer jest bardzo dobry i tutaj no, wszystkich tych hejterów to tak nie wiem co oni mają w głowie, tak, no można oczywiście mówić, bo niektórzy to mam wrażenie, że dla nich się tylko napastnik liczy, jak napastnik przyjdzie to a inne pozycje się nie liczą. Prawda jest taka, że Wisła ma wiele problemów, tak, to nie jest tylko kwestia napastnika. A drugim zawodnikiem, który przyszedł, Elvis Manu. Tak, i tutaj bardzo ciekawe statystyki jego, trzeba powiedzieć, bo ma naprawdę statystyki są bardzo dobre jego, bo jeśli chodzi o jego poprzedni sezon w Ludogorcu, 25 meczów, 6 bramek, 2 asysty, a na przykład w pierwszej lidze holenderskiej na 61 występów 15 bramek, 8 asyst. W pierwszej lidze tureckiej 11 bramek, 5 asyst przy 52 występach. Także naprawdę te statystyki wcale nie są złe. No i CV ma dobre, tak? CV ma dobre. Grał też ostatnio regularnie. Ale prawda jest taka, że Ekstraklasa nie tak ich weryfikowała. Także tutaj z pewną dozą ostrożności bym podchodził do tego zawodnika, ale też nie mówię, że ten zawodnik się nie sprawdzi. Wydaje mi się, że jest na to spora szansa, że ten 28-letni holenderski skrzydłowy wypali i będzie nas cieszył swoją grą. Dzisiaj też jest mecz z Olimpią Gruzią, jest bardzo ważny mecz i mam nadzieję, że Wisła ten mecz wygra, no bo to nie ukrywajmy, że Puchar Polski jest taką naszą ostatnią deską ratunku, by ten sezon uratować, bo wiadomo, że no, czeka nas w lidze walka o utrzymanie, tu już tego nie zmienimy, a ważne by coś było w tym sezonie takiego, co może by poprawiło nam humory, poprawiło nam sytuację. Ja tak chciałbym jeszcze powiedzieć, ja będę wierzył w utrzymanie, dopóki jest to możliwe. Będę wspierał ten klub na stadionie, bo dla mnie to jest i będę wspierał też ten zarząd. Bo jak ja słyszę, że jakiś idiota, niezdrowy idiota mówi, że dymisja zarządu, słuchajcie, ten zarząd uratował ten klub. Kiedy Marzena S. zresztą próbowali ten klub no, że tak powiem, zniszczyć, no nie bójmy się takich słów, no. A ktoś, jakiś niezdrowy idiota, jak ja to mówię, mówi, że nie, no dymisja zarządu, bo gramy utrzymanie. No słuchajcie, no oni też to przeżywają, oni też przecież włożyli w ten klub masę serca, masę też pieniędzy, bo nie ukrywajmy, że przecież tam dużo dołożyli, by ten klub mógł istnieć, a jakiś idiota mówi, że dymisja zarządu. No ludzie, no naprawdę, no to uspokójmy się i jak takich ludzi to trzeba banować, a nie przyzwalać na takie rzeczy. No nie, tak nie może być i ja się od razu frustruję. No bo tak nie może być. Także dzisiaj zwycięstwo z Olimpią Grudziądz, a w sobotę mecz z Lechią Gdańsk, który też trzeba wygrać, no bo w lidze również potrzebujemy punktów, tego się nie da ukryć. No trzeba wierzyć w utrzymanie. Dziękuję wam bardzo za uwagę. No, wiem, że to podsumowanie takie mało merytoryczne, bo za bardzo, no ja też no, późno ten materiał widzicie, no bo jednak ten no to nie było to coś, co bym chciał, o czym chciałbym mówić,
Jest to takie trochę depresyjne, jak musisz mówić kolejny raz, że twoja ukochana drużyna no gra piach. No, tak trzeba sobie jasno powiedzieć. Dobra, dzięki i do zobaczenia, do usłyszenia. Piona.